Wiecie, wiara człowieka, ona jest ściśle związana z zarządem. Nie ma zarządu, wiara nie będzie działała jak należy. Wiara jest związana z zarządzaniem. Ewangelia Mateusza 13:34 mówi tak. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój. Każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Zobaczcie, jest człowiek, który odjeżdża i zostawia swój dom. I każdemu wyznacza zadanie. A odźwiernemu mówi czuwać, czyli temu, który jest odpowiedzialny za drzwi, mówi czuwaj. Co się stało? Jezus stąd odszedł. On stąd odszedł. Jezusa nie ma na ziemi. Rozumiecie? On zostawił swój dom. On odjechał. I teraz, co on zrobił przed odjazdem? Każdemu wyznaczył jego zadanie. Czyli każdy człowiek odrodzony z Bożego Ducha, on ma do wykonania konkretne zadania. Są bardzo konkretne zadania. W związku z tym taki człowiek musi odpowiednio zarządzić swoim życiem, aby owe zadania zrealizować. On nie może zrobić czegokolwiek ze swoim życiem, mówiąc: Pan jest ze mną. Pan mnie poprowadzi. Pan wyznaczył zadania. Jasno określił pewne rzeczy. I teraz trzeba tak życie sobie doorganizować, aby to móc zrealizować. I trzeba być czujnym, żeby to się nie rozprzęgło w życiu. Bo przez drzwi naszego życia wchodzą różne sytuacje. I trzeba być czujnym przy drzwiach życia, aby nie rozprzęgło się życie i w związku z tym nie nastąpił brak realizacji tego, co Bóg dał. Władza, przyjaciele, to jest możliwość wywierania wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowanie własnego postępowania lub postępowania innych. Władza to jest możliwość wywierania wpływu. To jest władza. Kim jest władca, czy też władający? To ten, kto posiada możliwość wywierania wpływu. Powiem wam coś. Przez lata chodzenia z Bogiem, takie dygresje będę trochę robił. Na przykład spotykałem się z takimi rzeczami, że ktoś przychodził do mnie i mówił: ta kobieta ma ducha Jezabel. Ja popatrzyłem na tą kobietę i mówię do niego: wiesz, ona ledwo swojego ducha trzyma. Jej życie jest tak słabe. Ona jest tak cienka psychicznie, że ona ledwo żyje. Żyje dzięki Bogu w ogóle. A reszta jakoś się trzyma. Gdzie tu Jezabel? Ty, mówię, w ogóle wiesz, co to jest duch Jezabel? To jest duch uzurpujący sobie władzę. Gdzie ta kobieta nadaje się do władania dla takiego ducha? Albo ludzie mówią: ten ma ducha czarów. Ja mówię: to nie są czary. To nie żadne czary. To jest zaburzony człowiek, który manipuluje środowiskiem, dlatego żeby się lepiej czuć. To nie czarownik. Czarownik to jest ktoś, kto świadomie używa
swoich różnych umiejętności, aby co? Władać. Czyli wywierać wpływ. Nie osiągnąć jakieś efekty egocentryczne dla siebie, tylko wywrzeć gruby wpływ. Często czarownikami nie nazywamy czarowników, a tych, którzy są czarownikami, to nie nazywamy ich tak. Wiecie? Władza to jest możliwość wywierania wpływu na istotne okoliczności życia. Czyli jest tak, że władza nie jest związana z tym, że ją się stosuje notorycznie. Właśnie tak jak Agata dzisiaj powiedziała, nie domyślaj się. Ludzie mają, nie są pewni na przykład, czy mają problem, ale mówią na wszelki wypadek, pomódl się o mnie, bo może mam problem. Problem masz albo go nie masz. No jaka profilaktycznie. Dobrze się czujesz? Dobrze. No to dobrze. Źle się czujesz, to potrzebujesz ingerencji. I to jest cała sprawa. Wiesz, czy się czujesz dobrze, czy źle. Ja na przykład nie jem, tak? Jak nie mam takiej potrzeby. Bez sensu. Możliwość wywierania wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowanie własnego postępowania lub postępowania innych ludzi. Czyli widać, że władza jest ściśle związana z konkretnym postępowaniem. Władza to nie jest to, że sobie siedzę i mówię, mam władzę. W imieniu Jezusa, mam władzę, halleluja, mam władzę. To nie jest posiadanie władzy. To jest tak, jakby w ogóle policjant szedł do pracy, rozumiecie, i siedział u siebie w biurze, tak, i patrzył w swoją odznakę i mówił, jestem policjantem, a przed komisariatem ludzie by się tłukli, zabijali, okradali i tak dalej. On musi wyjść, wziąć pałę, paralizator, broń i co zrobić? Zareagować, czyli wywrzeć wpływ. Nie wywrze wpływu, to jego wiara jest teorią. Przepraszam, władza jest teorią. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja chcę, żebyśmy dzisiaj zrozumieli, że my nie możemy w wierze być teoretyczni, ponieważ kiedy my będziemy teoretyczni, to nie będzie działać. A w naszej wierze musimy stosować władzę, bo w innym wypadku ona nie będzie funkcjonowała, ta wiara. Wiara potrzebuje, abyśmy władali w tej wierze. Czyli wierzę w coś, prawda? Czy też wierzę o coś i w konsekwencji tego wierzenia egzekwuję to poprzez konkretny ruch. Jeśli nie egzekwuję tego, to nie wierzę. Rozumiecie to? Nie ma egzekucji, to nie ma wiary. To jest teoria wtedy. Teoretycznie wierzysz. Skutek jest żaden. Cały Kościół teoretycznie wierzy. Teoretycznie. Teoretycznie wierzę, że mi się uda. A co robić, żeby się udało? Czekam na dobry czas. Zrobiłeś coś? Nie zrobiłem nic. Czemu nie zrobiłeś? Czemu nie zawładnąłeś tym? Czemu tego nie zrobiłeś? Czemu tego nie zrobiłeś? No i otwierają ludzie oczy, bo ludzie tego nie łączą ze sobą. Władza to możliwość wywierania wpływu. Władza to możliwość wywierania wpływu. Możliwość to jest umiejętność nabyta. To jest predyspozycja wrodzona również, czy też sprzyjające warunki do tego, aby coś zrealizować. Zobacz. Ty mówisz, masz Ducha Świętego. Halleluja. Masz Ducha Świętego, to znaczy, że masz moc Ducha Świętego. Halleluja. To znaczy, że jeżeli masz moc Ducha Świętego, to co? Możesz zadziałać na tym poziomie. Tak? Bo mieć moc, to móc zadziałać. Mieć moc, to nie jest czuć moc. Mocy się nie czuje. Posłuchajcie, mocy się nie czuje.
kto pamięta wzór z fizyki na moc? Tak, to jest praca wykonana w określonym czasie. To jest moc. To jest praca. Ktoś mówi, mam moc Ducha Świętego. Ja mówię, to zrób to. Zrób tą rzecz. Ale jak? Ręcyma. Jak to? No zrób to. Masz moc, żeby uzdrawiać chorych? Mam. Dlaczego nie uzdrawiasz chorych? Jak? No przez moc, którą masz, ale... No ale, ja wiem, czego ci brak w tym łańcuchu? Czego? Tu nie ma już nic więcej. Musisz iść i zadziałać z jakimś chorym. Nie z jakimś chorym, a ty jesteś ten, co ma tą moc. I teraz musisz zadziałać z tym chorym. Idź, coś zrób z tym chorym. Połóż na niego ręce. A ja nie czuję tego. Ale to nieważne, co ty czujesz, co ty nie czujesz. Ale ja, nie czuję, że miał taką wiarę, takie przynaglenie. To są właśnie te rzeczy, co Agata mówi, że w ogóle przychodzą takie, że tłumaczymy taką bzdurę. Nie mam wiary, nie mam wiecie, nie czuję wiary, nie czuję przynaglenia, nie czuję prowadzenia. Masz moc, idź i to zrób. No, rozumiesz? Zrób to. Wielu was składa świadectwa. Poszedłem, przełamałem się, poszedłem, o pracę dostałem. Wow, tak Pan był ze mną. Zawsze byłby Pan z Tobą, gdybyś poszedł wcześniej po tą pracę. Wszędzie byłby z Tobą Pan. Taki to już Pan jest. Gdzie się nie ruszysz, tam On jest. W co ręce nie włożysz, to On tam jest i te ręce wkłada. Wiesz, o co chodzi? Pan. Tylko trzeba zrobić ruch. Trzeba zacząć władać. Władza działa poprzez ukierunkowanie własnego postępowania lub ukierunkowanie postępowania innych. Trzeba ukierunkować własne postępowanie, żeby realnie można było władać i w konsekwencji uwalniać wiarę. Władza działa poprzez ukierunkowanie własnego postępowania, czyli ja się w jakimś kierunku zaczynam poruszać, zaczynam działać w jakimś kierunku. Ktoś mówi tak, szukam pracy. Ja mówię, ile CV już wysłałeś? Nie, no nie wysłałem, czekam na objawienie. Ja mówię, co mam zrobić? Ja mówię, wysłać CV. Gdzie? Wszędzie. Nie rozumiem, jak to gdzie. Wszędzie. Ale ja czekam na prowadzenie od Pana. Mówię, człowieku, zacznij władać. Prowadzenie zaczyna się pojawiać w momencie ruchu. W momencie ruchu. Rozumiecie? Przytaczałem już to niejednokrotnie. Jest taka niekanoniczna Ewangelia Tomasza. To jest jako apokryf. Nie włączono tego do kanonu, bo to było za głębokie. Później już. No. I tam jest takie coś napisane. To jest w ogóle świetna sprawa. Możecie sobie w internecie przeczytać. Jezus mówi tak. Gdy was zapytają, kim jesteście? Odpowiedzcie. Myśmy synami światła. A gdy was zapytają, cóż owo światło was uczyniło? To odpowiedzcie. Ruch i odpocznienie. Rozumiecie to? Szok. Ruch i odpocznienie. Uczyniło nas, w nas to światło. Co to znaczy? To znaczy, że w ogóle wiara jest ściśle związana z działaniem. Czyli wywarciem wpływu przez siebie, tak? Lub też przez innych ludzi. Należy zawładnąć sobą lub też środowiskiem, które jest wokół ciebie. Zawładnąć. Zarządzić. To się samo nie zrobi.
Ty posiadasz tą możliwość zarządzenia. Nie zarządzisz, to wiara pozostanie w sferze teorii. Ukierunkowanie, przyjaciele, to nadanie czemuś lub komuś określonego kierunku, wskazując mu w ten sposób cel i sposób działania. To znaczy, że my, kiedy się ukierunkowujemy, to tam powstaje objawienie. Objawienie powstaje, kiedy zaczynasz ruszać się w jakimś kierunku. Masz w sobie decyzję o wpłynięciu, rozumiesz? Mówię, ja tym zawładnę i idę tam i teraz zgodnie z twoimi krokami w tą stronę zaczyna się pojawiać, rozumiesz? Szereg możliwości, objawień, tak? Abyś mógł zrealizować ten cel. Ale kiedy zacząłeś się ruszać dopiero? Kiedy zacząłeś władać? Przeczytamy teraz z Ewangelii Łukasza kilka wersetów. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. Wersety od 2 do 9. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem nasz lud i sam zbudował nad synagogę. I Jezus poszedł z nimi, a gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć. To jest zaczyna akcja cała. Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważam za godnego, by przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie, a innemu: przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, ten ostatni tekst jego, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Setnik to był Rzymianin, rzymski dowódca, mający pod sobą jednostkę rzymskich bandziorów, zajmujący się okupacją Izraela. Tenże rzymski dowódca usłyszał o tym, że jest Mesjasz i uwierzył w tego Mesjasza. Był to człowiek, który nawrócił się do Boga Jahwe już wcześniej. Zbudował synagogię Żydom. Musiał być to człowiek, który był znaczący w wojsku rzymskim, ponieważ zbudowanie synagogi musiało być uzgodnione z pretorem, czyli głównym zarządcą Judei, na przykład z takim Piłatem. Więc nie był to byle jaki setnik. Był to ktoś, kto miał dobre układy we władzy. Musiał być silnym człowiekiem, ponieważ zbudowanie synagogi nie było czymś cichym. Musiał być tak silny, aby nie podejrzewano go o kolaborację z narodem izraelskim, z okupowanym narodem izraelskim. To musiała być silna jednostka psychiczna. To nie był jakiś wypierdek. To był ktoś, konkretny facet. On powiedział: nie jestem godzien, aby do ciebie przyjść. Nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Dlaczego on
Tak mówi, ponieważ jest Rzymianinem okupującym Izrael. On czuje się winny, że tam jest. On wie, że nie robi dobrze. Jezusowi, jak widzicie, w ogóle nie przeszkadza, że on jest okupantem Izraela. Ale co jest bardzo ciekawe, po raz pierwszy w Biblii pojawia się zdziwienie u Jezusa. No, zdziwić Boga to jest naprawdę wielka sprawa. Rozumiecie? Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że ktoś zadziwił Boga. Wszędzie jest napisane, że Bóg zadziwiał ludzi. Zadziwiał narody. Ale tutaj Bóg mówi tak. Zadziwiłeś mnie. Czym zatem można było zadziwić Boga? Wiarą. I mówi, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Na czym polegała wielkość tej wiary u tego setnika? Na tym, że był świadomy władzy. On mówi tak. Ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym też pod sobą żołnierzy, sługi. On jest świadomy, czym jest władza. On mówi, że kiedy nakazuje swojemu żołnierzowi coś zrobić, to żołnierz idzie i robi. Wiecie, o co chodzi? On mówi przez to do Jezusa, wiem, że posiadasz wszelką władzę nad każdym demonem. To są twoi słudzy. To są ci, którzy są pod tobą. I teraz nie musisz do mnie przychodzić. Wystarczy, że rozkażesz jednemu z nich, a on musi odejść. Powiedz do ducha śmierci, który uderzył w mojego żołnierza, aby odszedł i on odejdzie. Co zadziwiło Boga? Użycie władzy, aby uwolnić wiarę. Bóg kocha władających. Religia nam włożyła do głowy taki mechanizm, mówiący, ty nie możesz rządzić. Ty musisz być człowiekiem zdanym na coś. Ty nie możesz zawładnąć czymś. Nie bądź pyszny. Nie bądź człowiekiem, którego pycha zniszczy. I cytują ci teksty biblijne, że pycha idzie przed upadkiem. Religia nienawidzi władzy. Czemu? Bo władza to jest bomba jądrowa wiary. Bomba jądrowa wiary. Człowiek, który jest świadomy władzy, którą posiada, to jest człowiek niezniszczalny. Wczoraj oglądam sobie taki film z Kurtem Russellem i on jest tam takim żołnierzem. To się jest abstrakcyjna przyszłość oczywiście. Dzieje się wszystko w świecie fantastycznym. A on jest żołnierzem i broni takiej grupy ludzi, którzy nie potrafią się sami bronić na pewnej planecie. I kiedy jest inwazja na tych ludzi, to jedna tam osoba do niego mówi z tej grupy ludzi, z tych niepotrafiących się bronić, może ci jakoś pomóc. A on taki obładowany bronią naokoło, wymalowany na czarno, na takie paski na twarzy. Patrzy jej w twarz, tej osobie, i mówi, w czym? A ta osoba mówi, no w walce. A on mówi, walczą tylko żołnierze. A on mówi, ale to jesteś ty sam jeden, a tu jest cały oddział. Co zrobisz? On mówi, zabiję ich wszystkich. I idzie ich wyciąć. O co chodzi? Ten facet był tak pewny tego, co posiada. Był tak pewny, że może to zrobić. Rozumiecie? Że po prostu poszedł i wszystkich wyciął. Co zrobił? Zarządził tym. Wprowadził władzę. Rozumiecie?
zadziwiony władającym setnikiem. Setnik wierzy w to, że za pomocą władzy Jezus usunie demona śmierci z jego sługi. On w to wierzy. Jezus mówi, nigdy nie widziałem takiej wiary w Izraelu. Wiara sprawcza to władza w akcji. Jeżeli interesuje Cię wiara sprawcza, a nie tylko wiara pod tytułem Panie, wierzę Ci, Panie, przecież wierzę Ci, wierzę Ci, wierzę Ci. Jak ktoś do mnie mówi tak. Ja często ludzi pytam, jak nie rozumiem, wierzysz mi? Wierzę. Ja mówię, na pewno mi wierzysz? Tak, Artur, ufam Tobie. Ufam Tobie najbardziej ze wszystkich ludzi, ufam Tobie. Ja mówię, dobrze. To znaczy, że cokolwiek Ci powiem, to zrobisz. Bo jak nie zrobisz, to mi nie ufasz. I powiem Wam, w większości przypadków to jest teoretyczne zaufanie do mojej osoby. Teoretyczne. Potem pytam, czemu mi nie ufasz? Ufam Ci. Ja mówię, nie, bo nie zrobiłeś tego, co Ci powiedziałem. Ale Pan mnie prowadził. Ja mówię, to od tej pory do Pana przychodzimy do mnie. Idź do Pana. Rozumiesz? Z Panem sobie gadaj. Kiedyś do mnie człowiek taki dzwoni i tłumaczę mu coś, zapytam go, ufasz mi? Ufam. Ja mówię, to zrób to i to. A on mówi, ale Pan mi powiedział coś innego. Ja mówię, posłuchaj, to jest ostatni telefon, który od Ciebie odbieram. Dzwoń do Pana. Nie dzwoń do mnie. Po prostu. Nie do mnie. Masz taki układ z Panem? Nie dzwoń do mnie. Dzwoń do tego Pana. Bo jak mi ufasz, to jak Ci powiem coś, to to zrób. Nie inaczej, tylko tak. Nie dodaj do tego nic i nic z tego nie ujmij. Ktoś mówi, to jest uzurpatorstwo. Ja mówię, nie, boś Ty do mnie przyszedł. Sam żeś do mnie przyszedł. Ja Cię nie napadłem. 20 lat ludzi nie napadał. Rozumiesz? Nie napadam 20 lat ludzi. Sam żeś przyszedł i powiedziałeś, że mi ufasz. To teraz zrób coś. O, posłuchaj, przychodzi człowiek do Boga, mówi, ufam Ci. Bóg mówi, to zrób coś. To teraz zrób. I człowiek, i wiesz, co się dzieje? Rozkracza się w ogóle człowiek. I tworzy teorie zaporowe. Rozumiesz? Teorie zaporowe. I kiedy go zapytasz, zawsze mówisz, tak, ufam Bogu, halleluja. Ufam Panu. List do Efezjan 1:16-27. Ale już nie z tego przekładu. Chyba będziemy musieli z tego czytać niestety. Chyba, że nie. Zrobię taką rzecz. Już nasz przykład. Nie przestaję dziękować za Was. Wspominam Was w moich modlitwach, aby Bóg nasz
i Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, przekazał wam zdolność do przyjmowania z waszego odrodzonego ducha wszelkiego rodzaju umiejętności wprowadzania nabytej przez was wiedzy w praktykę i odkrywania tego, co niewidzialne, aby dogłębnie poznać Jego osobę i aby zostały oświecone oczy waszego umysłu, abyście zobaczyli, czego możecie się spodziewać w związku z waszą odpowiedzią na Jego wezwanie w Chrystusie Jezusie i jak wiele warte są wspaniałości odziedziczone w Chrystusie Jezusie przez świętych i jak obfita i przeogromna jest wielkość i skuteczność Jego mocy wśród was, którzy wierzycie w działającą potęgę Jego siły. I on właśnie okazał w Jezusie Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebie, wysoko, ponad wszelkimi zwierzchnościami i władzami i mocami i panowaniami, ponad wszelkim imieniem, które jest wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko podporządkował i poddał pod Jego stopy, a Jego samego uczynił ponad wszystkim głową Kościoła, czyli ludzi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, w wyniku czego odrodzili się z Ducha Świętego. Ten Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa i pełnią Boga na ziemi, tego, który sam wszystko we wszystkich dopełnia. Ten Bóg obecnie wypełnia również was, mimo że kiedyś byliście martwi duchowo, gdy żyliście w porażkach oraz grzechach, czyli w błędnym i niezgodnym z prawdą Bożą postępowaniu, które wynika z tego, że wcześniej wybraliście nieposłuszeństwo wobec Boga. Chodziliście kiedyś w tych porażkach i grzechach według światowego porządku z powodu szatana, który władza mocami natury i jest duchem wciąż obecnym oraz czynnie działającym przez ludzi o dziecinnych umysłach, którzy wykazują nieposłuszeństwo wobec praw Bożych. I my wszyscy żyliśmy niegdyś tak samo jak oni, postępując zgodnie z pragnieniami naszej cielesnej natury, robiąc to, czego chciały nasze zmysły, emocje i myśli. Żyliśmy tak, ponieważ fizycznie urodziliśmy się jako dzieci o naturze zbuntowanej wobec prawdy i byliśmy tacy sami, jak i wszyscy nieodrodzeni z Bożego Ducha ludzie, co powodowało sprawiedliwy gniew Boga. Lecz Bóg, który jest bogaty w litość i miłosierdzie przez swoją wielką miłość, którą nas pokochał, gdy byliśmy martwi duchowo z powodu odstępstwa od prawdy Bożej, ożywił nas wraz z Jezusem Chrystusem. Jesteście uratowani przez niezasłużoną Bożą przychylność. Wraz z Nim ożywił i wraz z Nim posadził nas w niebie w Chrystusie Jezusie na tronie Boga. Ten fragment prowadzi ludzi z miejsca absolutnej porażki poprzez miejsce spotkania z Bogiem, które kwituje tym, że posiadają boską władzę. Paweł im to wbija do głowy. On pokazuje im, że ich wiara musi być praktykowana i pokazuje, że mogą ją praktykować, ponieważ są władcami. To władcy. Tutaj w tym fragmencie, nie wiem czy zauważyliście, jest taki fragment, że diabeł działa przez ludzi o dziecinnych umysłach. Tutaj jest w tych przekładach takich, że są to że dzieci gniewu. Nie ma takiego czegoś. To są ludzie o dziecinnych umysłach. Szatan ma dostęp do ludzi o dziecinnym myśleniu. Rozumiecie? Niedojrzałym myśleniu. Diabeł poszukuje niedojrzałych umysłów. Dziecinnych umysłów. Co różni dziecko od dorosłego? Władanie. Dziecko nie włada. Dziecko jest pod władzą. A dorosły co robi? Włada. I Paweł, który jest wspaniałym teologiem Bożym, pokazuje, ludzie, tu chodzi o władzę. On was nie zbawił dlatego, żebyście dalej siedzieli w dziecinnym myśleniu. On was zbawił, tak? Abyście zrozumieli, że macie władzę.
Siedzicie na tronie Boga. Władacie. Teraz, jeżeli diabłu uda się wybić nas z tej mentalności, wprowadzić nas w ten, czy też utrzymać w tym dziecinnym stanie braku odpowiedzialności, to leżymy i kwiczymy. I będziemy mówić, tak, my wierzymy, halleluja. Ale czy władasz? Ja się dzisiaj nie pytam, czy ty wierzysz. Ja się pytam, czy ty władasz. Czy jesteś władcą, czy nadal jesteś człowiekiem o dziecinnym umyśle? Bo jeżeli tak, to diabeł ma do ciebie dostęp. Czy chcesz, czy nie chcesz? Czy mówisz, że wierzysz, czy nie mówisz, że wierzysz? Nie ma to znaczenia. Jeżeli nie wprowadzasz ruchów władczych, to diabeł cię dojeżdża z twoją wiarą na końcu twojego języka. I ludzie się dziwią, mówią, przecież ja wyznaję. Że to mam. Ja mówię, masz? Nie mam cały czas. Zarządź. Dam wam przykład. Choruje ktoś. Leży i się modli. I mówi tak. Boże, przyjmuję twoje uzdrowienie w imieniu Jezusa. Gromię tą gorączkę, gromię to wszystko w imieniu Jezusa. Gromię. Czemu leżysz? Czemu nie macie w pracy? Jak to? Powiedz mi to. Czemu nie macie w pracy? Bo co? Czemu nie władasz? Czemu nie wstałeś rano z 40 temperatury, z gorączką 40 stopni? Nie ubrałeś się, nie poszedłeś do pracy. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Czemu nie zarządziłeś? Czemu leżałeś? Nie mogłem chodzić, ja mówię, nieprawda. Nieprawda. Mogłeś. Tylko nie zacząłeś władać. Moja żona jest świadkiem, moja mama jest świadkiem. Ja nigdy tak nie zrobiłem w życiu przez 20 lat. 20 lat tak nie zrobiłem. 20 lat. Przychodziła choroba, coś się działo, wełbie mi się kołowało. Jak się czujesz rewelacyjnie? Gdzie idziesz do pracy? Rozumiesz, o co chodzi? Wypowie, to jest nienormalne, ale działa. Zawsze działało. Zawsze uwolniona władza doprowadzała diabła do szewskiej pasji. On mówi, to jest nienormalny człowiek. On jest nienormalny. On zachowuje się w nienormalny sposób. On mówi w nienormalny sposób i on się zachowuje w nienormalny sposób. Co z nim jest? Wierzący. Jest po prostu wierzący. To wierzący człowiek. Taki rodzaj duchowy. Wierzący człowiek. Wierzący. A rozumiecie, o co tutaj chodzi? Władałem. Władam i będę władał. I nie ma takiej opcji, żeby się z tego cofnął. Dlaczego? Bo ja wiem, że siedzę z Jezusem na tronie. Ja się tego nauczyłem. To się we mnie wyryło. Ja nie poddaję wątpliwość tych rzeczy. I kiedy ja wierzę, to pierwszą rzeczą, która jest, to ja wprowadzam coś w życie. Od razu to wprowadzam w życie. Od razu zaczynam wpływać na środowisko w moim życiu zgodnie z moją wiarą. Od razu, czasami za szybko wręcz, w cudzysłowie. Czasami to nie zdążę poinformować kogoś. Czasami coś zrobię i potem moja żona mówi, ty nie powiedziałeś mi tej rzeczy. Ja mówię, faktycznie, przepraszam cię bardzo, ja ci nie powiedziałem. Ja wcześniej zareagowałem niż ja ci powiedziałem. Rozumiesz? Bo dla mnie, kiedy ja o coś wierzę, to wprowadzam to w życie. Ja zaczynam władać w tym temacie.
Zaczynam władać moją ręką, nogą, głową, zaczynam władać tym, co jest wokół mnie, na co posiadam wpływ. Rozumiecie, o co chodzi? Natychmiast. Ktoś powie, nie pytasz Pana? Nie mam czasu. Bo władam. Nie mam czasu się zapytać Pana. Dlaczego? Bo wolę Go zadziwić. Wolę Go zadziwić. Wolę Go zadziwić moją wiarą. To wolę zrobić. Bo mam jasny obraz tego. Rozumiecie? Bo widzę, że to jest możliwe. A zatem, za pomocą tego samego ziarna wiary, którym przyjęliście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, uznajcie, że razem z Nim zasiadacie teraz na tronie Boga, co czyni z was władców. Tym samym ziarnem wiary, którym przyjęliście zbawienie od swoich grzechów, tak samo uznajcie, że siedzicie na tronie Boga, że władacie. Jest wam dana władza. Ona została wam dana. Po drugie, zaczniecie rozważać wszystkie aspekty władzy Boga zdeponowane w was. Zaczniecie myśleć o władzy, którą posiadacie. Zacznijcie myśleć o tym, jaką władzę macie. Jak to jest rozpięte w was. Po trzecie, zacznijcie wyznawać waszą władzę. Zacznijcie mówić o tym, że ją macie. Po czwarte, gdy o coś będziecie wierzyć, jednocześnie w umyśle przywołujcie prawdy dotyczące władzy w danym zakresie. Jeżeli o coś wierzę, o jakąś rzecz i w głowie mojej porusza się to myślenie i mówię, Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszam tą i tą sprawę za zrealizowaną, to jednocześnie w swoim umyśle przywołujcie myśli, że absolutnie posiadacie do tego możliwości. Że wy jesteście realnie tymi władcami. Chcesz to sobie jakoś zwizualizuj. Wyobraź sobie siebie w ogóle na tronie, nie wiem. W koronie, co to tam chcesz, to zrób. Ale musisz sobie władzę przywoływać w umyśle. Myśl o tym, że władasz. I po piąte, gdy będziecie decydować o działaniach zgodnych z tym, co wierzycie, to niech wasze decyzje zawierają w sobie aspekty władania tymi dziedzinami. Czyli jeżeli ja wchodzę w jakąś dziedzinę już, zgodnie z moją wiarą, to ja tam po prostu rządzę. Ja rządzę tam. To ja tam rozdaję karty. Rozumiecie? My uczymy tych rzeczy liderów, a też wszystkich ludzi, którzy w ogóle do służby się zabierają, bo kiedy ludzie na przykład mówią, czy możemy z jakąś służbą się połączyć? Ja mówię, tak, jeśli będziecie nią władać. Nikt ci nie broni, pracuj z kim chcesz, jeśli będziesz nimi rządził. Chcesz pracować z Kościołem Katolickim? Proszę bardzo, tylko jeśli nimi rządź. Dadzą sobą rządzić, to rządź. Ustawiaj ich wszystkich, proszę ciebie, pod pion. Niech stoją. Nigdy nie wejdź w kooperację z żadną służbą na równych prawach, bo jesteś człowiekiem przebudzenia. Nigdy tam nie wejdź. Amen. Nigdy. Chcesz prowadzić biznes z kim ze świata? Prowadź.
pod warunkiem, że będziesz tam władał. Nie będziesz tam władał, to leżysz i kwiczysz. Nie uwolnisz tam granowiaru. Wiesz czemu? Bo nie będziesz tam władał. Nie zarządzisz tym. Nie zarządzisz. Ale kiedy jest możliwość zarządzania tym, wchodź, żaden problem. Nie ma kłopotu. Ponieważ wiara twoja potrzebuje, abyś władał. Ona potrzebuje, żebyś zarządzał, żebyś autorytatywnie podchodził do rzeczy. Kiedy zderzasz się z diabłem, musisz nim zarządzić. Ja wczoraj o tym uczyłem na pierwszym fundamencie pod tytułem Bóg jest. I specjalnie podkreślałem to, że to w Bogu jest wszystko. Łącznie z diabłem. Demonami. Rozumiecie? Jezus to wiedział. Kiedy Jezus wypędzał demona, to Jezus wypędzał swojego podwładnego. To był Jego służący, Jego podwładny. O, rozumiesz? On nie wypędzał jakiegoś wielkiego w ogóle człowieku gościa. On podwładnego wypędzał. Sługę swojego. Dlatego ten setnik to załapał i mówi... Wyobraź tego setnika, siedzi w ogóle i mówi tak, nie no, faktycznie, kurczę. Nie, z żoną swoją siedzi, mówi, kochanie, mówi, faktycznie, w ogóle, no, nie jesteśmy może po dobrej stronie tego wszystkiego. Jak tu go zaprosić do domu? Przecież to jest w ogóle Bóg, Mesjasz, kurczę, no. To zrobimy inaczej. Ma władzę, bo to są jego podwładni, tak jak my mamy podwładnych i sługi. W ogóle, dobrze, poślemy szybko naszego człowieka, niech on powie, w ogóle, żeby on z tej drogi powiedział w duchu słowo do tego swojego podwładnego demona, który w ogóle męczy naszego w ogóle służącego. Niech on to zrobi, bo to wystarczy. On był tak świadomy tego. On to złapał. Że Jezus powie do demona powodującego chorobę jako do swojego podwładnego. Wąd stąd! Gdzieś w las! Rozumiesz, o co chodzi? Tam nie było żadnego stresu, tam nie było w ogóle, wiesz, o co chodzi. Takie... I teraz patrz, kiedy ty wierzysz o coś i ty tak podchodzisz do jakiegoś tematu, gdzie demoniczna siła się rozsiadła, to ty musisz tam podejść jako władca tej siły. A nie ty się szczypiesz, chodzisz, bo choroba, bo mnie boli, bo mnie szczypie, bo mi ciśnie mi na głowę. Wiesz, o co chodzi? I chodzisz i taki... I wiesz, jak ten dzwonnik z Notre Dame, czy jak on się zwany. Quasimodo. Zgięty w pół i mówi, wydaje komunikaty na poziomie kostek. Precz! Precz, szatanie! Szatan ma tam głowę według niego. My, precz, szatanie! Precz! Rozumiesz, o co chodzi? Pracowałem w Mrówce. Było dwóch kierowników takich. Różnili się od siebie na przykład tym, że jeden przychodził i prosił ludzi o coś. Przychodzi i mówi tak, przepraszam, mówi, słuchaj, byś wziął, poustawiał te rzeczy tutaj, dobra? I szedł. I one nie były poustawiane człowieku 3 dni. 3 dni nie były poustawiane te klozety na tej półce. Przychodził drugi i mówił, chodź tutaj. Mówiłem ci wczoraj raz. Dlaczego to nie zrobione? Natychmiast to zrób. Idę, zjem śniadanie, wracam, ma być zrobione. Było zrobione. Nikt go nie lubił tego drugiego. Nikt. Nikt go nie lubił. Tylko on robił porządek. On nie przychodził do pracownika. Nie mówił, przepraszam bardzo, bo może byś miał ochotę, mówię, tutaj to zrobić. Rozumiesz? Tak jak tamte. Tamte był miły chłopak. Wszyscy go lubili. Tam mówię, taki chłopak, taki chłopak. I przyjarali z nimi, się napili. Z tym się nie przyjarali, z tym się nie napili. Tylko, że zawsze był porządek na sklepie. Tylko nikt go nie lubił. Rozumiecie? Nikt go nie lubił. Był
niesympatyczny. Tylko czy naprawdę był niesympatyczny? A może on po prostu traktował pracowników jak pracowników? A może po prostu Jezus traktował demony jak pracowników, jak sługi, jak żołnierzy najniższego rzędu? A może Jezus wiedział, że jest generałem? Rozumiecie? I bez żadnej dyskusji wydawał polecenia. Nie pytał się w swojej głowie, czy demon jest mały, czy duży, czy choroba jest ciężka, czy lekka, czy sytuacja jest bardzo złożona, czy mało złożona. A może taki właśnie był Jezus? I może właśnie tacy powinniśmy być my? Może powinniśmy władać w każdej sytuacji naszego życia, a nie zastanawiać się nad tym, jaka to jest ciężka sytuacja, ale mi jest ciężko, ale jeszcze tego nie mam, ale już się tyle modlę. To przestań się modlić. Jak twoje modlitwy nic nie pomagają, to przestań się modlić. Po co się modlisz? Jaki cel jest twoich modlitw? Podaj mi jeden argument. Co to jest? Hobby twoje? Modlitwa? Bo ja się modlę. Modlę się w innych językach, ja się tak czuję dobrze, mówię, władasz? Nie władam. To przestań. Zostaw to. Zacznij władać. Mamy w domu psa małego. Wzięliśmy tego psa. Bardzo mały był, jak go wzięliśmy. W ciągu 2 tygodni pies przestał sikać i robić kupę w domu. Pies już dzisiaj leży na komendę, siada na komendę. W ciągu najbliższych kilku miesięcy ten pies będzie, nie wiem, może zacznie mówić. Jeszcze trochę po prostu tak to, ta dyscyplina pójdzie wobec tego psa. Ale kiedy ona do mnie biegła, ta suczka, ja mówiłem do domu. I ona dalej, ja mówię, do domu! A jak raz zrobiła kupę, to był ostatni raz, co zrobiła kupę, jak mnie zobaczyła tylko, bo zrobiła tą kupę, zobaczyła mnie, jak poszła w drugą, to się schowała w najgorszy kąt mieszkania. Rozumiesz? A ja stawałem jej przed oczami i mówię, chcesz żyć? Ja chcesz żyć? To masz chodzić, jak Bóg przykazał. I ona chodzi nam, jak Bóg przykazał. Ona nam chodzi jak zegarek. Jest dalej sympatyczną, fajną suczką i cieszy się i wie, że nas pobudzi. Tylko co? Chodzi jak zegarek. I będzie jeszcze lepiej chodzić. Rozumiesz, o co chodzi? Dlaczego? Bo mamy nad nią władzę. I nie szczypiemy się z tą władzą. Ja się nie zastanawiam, czy ja będę musiał potem brać terapeutę dla psa. Bo mój pies będzie zastraszony. Nie. On nie będzie zastraszony, on będzie wychowany w dyscyplinie. Bo to ten pies ma służyć nam, a nie my temu psu. Rozumiecie, o co chodzi? Ludzie, to życie ma służyć nam, a nie my życiu. To życie ma nam służyć, a nie my temu życiu. Dlaczego to jest takie ważne? Bo o tym się zapomina. Dlatego o tym mówię i tak mocno to akcentuję. Błagam was. Bądźcie ludźmi wykorzystującymi władzę w waszym życiu. Przede wszystkim do siebie. Do twojego ciała. Do twojej psychiki. Do rzeczy, które cię otaczają wokół. Najpierw tym się zajmijcie. Potem wasz autorytet się poszerzał będzie. Jak ktoś ogarnia władzą swoje ciało, swoją duszę, swoje finanse, te rzeczy, to potem jego władza się poszerza. Dlaczego? Bo on się uczy władać. Jak już zawładnął tymi podstawowymi elementami, to może władać dalej i dalej i dalej. Rozumiecie, o co chodzi? I zaczyna się rozprzestrzeniać swój autorytet. A nie robisz nic, a mówisz, Panie, chcę mieć autorytet nad narodami. No, jakimi narodami ty chcesz mieć autorytet? Człowieku, jak ty nie masz autorytetu nad swoimi emocjami, ty nad narodami chcesz mieć?
Rozumiesz, jak ty nad emocjami nie masz, po co się modlisz, tak? Powiedz, zmień to. Nie mów tego słowa, bo mam władzę nad narodami, tylko mam władzę nad emocjami. Powiedz, zacznij zmień w ogóle swoje wyznanie. Na przykład, tak? I fajnie. I doprowadzisz swoje emocje do takiego stanu, że nie będą tobą rzucać na prawo, na lewo. Zarządzisz nimi, a potem się zarządzaj narodami. Rozumiesz? Zacznij od takich rzeczy. Bardzo was proszę, zróbcie to. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękuję, że twoje słowa docierają do nas, wykonują pracę, zmieniają nas i doprowadzają do miejsca, w którym będziemy jeszcze silniejsi, jeszcze bardziej szczęśliwi. Ojcze, my usuwamy wszelkie przeszkody demoniczne z tej drogi, przyjmowania tego słowa, zakorzeniania się w nim i realizowania go. W imieniu Jezusa. Amen.